Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco na koncercie przyjaciół gminy Dobiewo. Jest mi tym milej, iż spotykam się z Państwem w tym roku już po raz drugi, wcześniej prowadząc koncert Natalii Kukulskiej i Wojciecha Kordy, dzisiaj bardziej kameralnie wśród przyjaciół właśnie. Zanim jednak przeniesiemy się do Krainy Łagodności, proszę o zabranie głosu Spiritus Movens dzisiejszego spotkania, wójt gminy Dopiewo, panią Zofię Dobrowolską. Proszę Państwa, drodzy przyjaciele, przyjaciele gminy Dopiewo, jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć Was w murach teatru na piętrze. Jest czas zwykłej codzienności, budowania, czas pracy, zabiegania, ale jest też czas świętowania. I pomyślałam sobie, że czas na świętowanie, wszak nie obchodziliśmy Dnia Samorządowca. Niech dzisiejszy wieczór, taki magiczny w teatrze, wśród przyjaciół, będzie zadośćuczynieniem za Waszą pracę, za trud, za wszelkie dokonania, które dla naszej gminy na co dzień wykonujecie. Zarówno Wy, drodzy mieszkańcy, jak też wszyscy ci, którzy są naszymi przyjaciółmi z zewnątrz i pomagają nam we wspólnym budowaniu. Oddaję Państwa w ręce aktorów, w ręce muzyki. Życzę pięknego wieczoru. Dziękuję. Teatr. Tylko teatr. Niech zagości w sercach naszych. Zostawmy wszystkie zmartwienia, smutki dnia codziennego za oknem. Wszak ważna jest tylko sztuka. Zapraszam Państwa na spektakl, który jest ukłonem dla wszystkich tych, którzy humanizmem tworzą wartości wyższe w swoim życiu i życiu osób, które ich otaczają. Niech teatr zagości w naszych sercach. Jeśli to nie jest miłość, to cóż ja czuję? A jeśli miłość, co to jest takiego? Jeśli rzecz dobra, skąd gorycz, co truje, gdy zła? Skąd słodycz cierpienia każdego? Jeśli z mej woli płonę, czemu płaczę? Jeśli wbrew woli, cóż pomoże lament? O, śmierci żywa, radosna rozpaczy, jaką nade mną masz moc, oto zamęt. Cieszę myśli jak włosy, a kapelę trawi. Traci nadzieję, czy Bóg tę miłość stawi. Byłem dziś na cmentarzu, tak żalić się było. Jesteś w każdej modlitwie mojej słabości siłą. Przyjaciele odeszli, ci prawdziwi są w niebie, a ja każdą kobietę przyrównuję do ciebie. Świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod różą kom, i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne.
nabiera charakteru międzynarodowego. 2 godziny temu odebraliśmy z lotniska gościa, który przyleciał specjalnie po to, aby zagrać dziś dla Państwa tutaj w scenie na piętrze. Przed Państwem Marta Pawłowska, z tych Pawłowskich, prosto z Royal Academy of Music w Londynie. Przy fortepianie towarzyszyć będzie profesor doktor habilitowany Arnold Dąbrowski, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, a usłyszymy medytację Jules'a Massenetta. Marta Pawłowska. Jeszcze jeden szczegół. Na pewno Państwo wysłyszeli szczególną, bardzo piękną barwę tych skrzypiec. Mieli Państwo niesamowitą okazję posłuchać oryginalnego Stradivariusa. Jeszcze taka okazja się dzisiaj powtórzy. Proszę się przysłuchać dobrze. Natomiast teraz kompletnie zmieniamy nastrój. Będzie to nastrój tym razem z krakowskiego spektaklu Tomasza Jerzego Pawłowskiego pod tytułem Drogą idę daleką, a piosenka, dobrze Państwu znana, Bombonierka z repertuaru Basi Stępniak-Wilk i Grzegorza Turnała. A tym razem usłyszymy ją w wykonaniu Lidki Leitgeber i Tomasza Pawłowskiego. Marzy ci się bombonierka taka jak ja, niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie wziąć słodko, bo w papierku, po cukierkach, ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, tę zagadkę. Choć w papierku, po cukierkach, tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta, niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie spiąć słodko. W papierku, po cukierkach, tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta, niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie spiąć słodko. Państwa, zmieniamy nieco instrumentarium. Skrzypce, tym razem w wykonaniu Natalii Czaj-Jagielskiej, na skrzypcach usłyszymy, tak? Kontrabas. Nie wiem, czy dobrze, bo ja to swoje nazwisko widzę. Chyba jakaś pomyłka. Damian Wilk. Fortepian Sławomir Sikora. I piosenka z nowej płyty Tomka Pawłowskiego pod tytułem Deszcz. Dzień miałem ponury, przeciekały w domu rury i pogoda byle jaka, z żoną znowu wielka draka. Ciągle rzucam papierosy,
Znowu mi wychodzą włosy, ciągle biedny ja mi bosy, od życia dostaję ciosy. Wódeczka malutka, przejrzysta lub złociutka, wódeczka co kręci i wzmaga w tobie chęci. Wódeczka milutka, rozgrzewa choć zimniutka, wódeczka zapomnieć każe, gdy zbierasz myśli w parze. Proszę Państwa, za klawiaturą fortepianu kompozytor, aranżer i pianista, kompozytor wielu polskich znakomitych piosenek. Za moimi plecami człowiek, który narzeka, że go zawsze zakrywa, ale taka już po prostu rola perkusisty, muzyk studyjny, znakomity polski perkusista Marcin Mak. Proszę Państwa, długo by mówić, klarnet, gitara basowa, multiinstrumentalista, nie kto inny dzisiaj specjalnie dla Państwa, Przemko Skalec! Proszę Państwa, kto zna zespół Perfect, zna znakomitego gitarzystę, pierwszego gitarzystę, gitara basowa i gitara solowa. Tomek Szmyt. Szanowni Państwo, teraz możecie iść za kurtynę. Dziękuję. Podczas Dni Dopiewa obiecaliśmy uczestnikom warsztatów terapii zajęciowych, że wystąpią w prawdziwym teatrze. Dzisiaj realizujemy to marzenie. Lecz naprawdę nie wiesz, jak tam jest.